Siemano, witam was w kolejnym odcinku Moonbazu. Jak widzicie, teraz Moonbazu troszkę przejął kanał, ale no jest naprawdę warto, ponieważ wyszedł nowy update i jest w końcu co robić. Zrobiliśmy naszą bawarkę na maksa. Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia. W tym odcinku będziemy wywozić z wam naprawdę pasjonujące rzeczy. To brawo ty. No normalnie, aż się zatrzymam i zabiję sobie sam brawa. Dziękuję, dziękuję. Nie było trzeba. Ale stwierdziłem, że pokażę to, bo ja sam nie wiem, gdzie to się wywozi dosłownie dokładnie. Wiem, że tylko to się wywozi na złomowisko. Dlatego pojedziemy sobie na złomowisko. Sobie włączymy napęd na 4, bo tutaj jest dosyć piaszczysty teren. Wiem, że to się wywozi na złomowisko. Od razu wy zobaczycie, gdzie to się wywozi. Oczywiście wywozimy cały złom, który mamy, czyli te fotele, nie fotele, no wszystko co mamy, tutaj te części, tarcze, nie tarcze, tłumiki, nie tłumiki, wszystko jest wywożone, tak o, bo niepotrzebne nam to jest. O, już nam burczy w brzuchu, fuck. Już nam burczy w brzuchu i wywozimy to wszystko, żeby zarobić na chleb, żeby zarobić na wyżywienie, bo kurde. Nie mam tylu subskrypcji, żeby mnie było stać na chleb. Dlatego wbijajcie te suby, żebym miał w końcu co jeść, bo nasza postać jest już cholernie głodna. A my pakujemy ten złom i jedziemy z tym całym złomem go wywieźć. Zobaczymy, ile zarobimy, czy to jest w ogóle opłacalne. Na pewno jest to opłacalne, żeby się pozbyć złomu, części, które zabierają nam FPS-y, bo no, czuję, że naprawdę. Jeżeli patrzę się w stronę, gdzie ta gra musi załadować ten cały złom, co tutaj zrzuciłem, no to pochlastać się idzie. O, kata, za kata to musimy. To chyba to jest kata, nie wiem. Mniejsza o to. No, za kata to na pewno troszkę dostaniemy. Sprzedamy kata i sobie kupimy może tor wyścigowy. O, to by było coś. Dobra, mamy zapakowany calusieńki złom. Musimy go. Oczywiście spuścić najpierw z ręcznego. Przełączymy sobie kamerkę, żeby patrzeć, czy nam żaden złom nie wyleciał. Niedługo też będziemy wycinać te wszystkie drzewa, co tutaj są, i też je będziemy sprzedawać, ponieważ no kurde, ile one FPS-ów zżerają. Naprawdę to dodają coraz więcej rzeczy, fajnych rzeczy. I przydałoby się wziąć i je po prostu posiadać. A nie mamy jak posiadać, bo im mamy więcej rzeczy, tym bardziej gra lubi sobie chrupnąć często, bardzo często. Dlatego jedziemy na złomowisko. Jak ktoś nie wie, jak dojechać na złomowisko, to teraz ma okazję zobaczyć. Znajduje się to na mapie. Oczywiście mapę nie mogę wyświetlić w innej kamerze niż z pierwszej osoby. No i jedziemy z tym złomem. Mamy naprawdę bardzo dużo złomu. Może coś nowego się pojawiło na tym złomowisku? Od razu zobaczymy. Bo naprawdę nie wiem, może jakieś nowe części do bagi, bo wiem, że dodali nowe części do bagi. Niby to ten koleś, co siedzi przed domkiem, może nam przynieść te części, ale nie wiem jeszcze, jak to działa, więc jak będę wiedział, będę wam robił poradnik, będę to robił na odcinku. No, będziemy dodali multum nowego contentu, a czekamy na jeszcze nowy content, bo w następnym update'cie podejrzewam, że wujek Pablo nam coś zrzuci. Jeżeli wiecie, o kim mówię, to nie wiem, czy już się rozstrzygł konkurs, czy nie, czy go rozstrzygłem, czy nie, ale na pewno ktoś wygra tego skina. A wujek Pablo to jest bardzo ciekawa postać, bo jest to jeden z widzów, który zobaczymy, czy na to wpadniecie sami. Zobaczę ja sam, bo jest to jeden z widzów, który naprawdę wspomógł ten kanał, wspomaga i jak to on ostatnio powiedział, będzie wspomagać, więc go szybko się nie pozbędę. Jest to naprawdę. To jest gość. To jest naprawdę gość. Oj, tutaj przyhamuj. O, żeż kurwa. Już się bałem, że cały złom wypierdoli. Ale podnosimy tarczę. Mieli to poprawić, ten błąd, ale chyba, że go dalej nie poprawili, dlatego tu w dupę. Tak połóż ten tłumik, żeby on się zahaczył o tą pakę. Dobra, teraz się zahaczyło. Dziękuję.
Ruszamy z wyższego biegu, żeby po prostu nie walić wszystkiego z tej paki. Zrzucimy sobie teraz bieg i jedziemy na ten złomowiec. Pamiętajcie, każdy ziom zbiera złom, a każdy ziom z teca zbiera subskrypcje pod moim kanałem. No, musicie po prostu. Musicie, musicie i musicie. Jeżeli chcecie oglądać dalsze poczynienia Bawarki, dalsze poczynienia w moim bazu, musicie zostawić tego suba. Kurwa mać. To mi się zaraz wszystko wykipruje stąd i w ogóle będę miał do zbierania. Jedź, proszę cię, jedź. Jedzie, więc jest dobrze. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że niedługo wpadajcie też na live'y ogólnie, bo prowadzę live'y. Często są właśnie z Monbazu, ale też innych gierek. Mamy coraz więcej gierek na live'ach. W poniedziałki są horrory i poniedziałki chyba zostaną, bo poniedziałki to są takie horrory, dlatego chyba będą poniedziałki z horrorkiem. Lubicie jak ja się boję, każdy lubi jak się ktoś boi, dlatego no wbijajcie na te live'y. Pamiętajcie, że nie wiem czy już wbiliście, czy może nie, może mnie zaskoczycie i wbijecie bardzo szybko to, ale jeżeli będzie 400 subów, wchodzi na kanał Kamerka, żeby tutaj nie było tak pusto na tym ekranie, więc to tylko zależy od was, kiedy będzie ta kamerka. No i mamy, czy tutaj się coś zmieniło? Zaraz zobaczymy. Jak widzę, chyba nic. Gasimy na razie furę, zaciągniemy ręczny. To jest chyba ten kontener. Sold all parts. Okej, czyli podjeżdżamy tutaj dupą. Jak widać, chyba otworzyli na nowo to złomowisko, ponieważ to złomowisko wcześniej jakby nie było takie odrestaurowane. I teraz po prostu musimy podjechać dupą w tamtą stronę, żeby nam się lepiej przerzucało te wszystkie części. Zahamowane, gasimy furę. Skakujemy na pakę. No i rzucamy. 220 kilo. Elegancko. Czy fotele też tam zaliczy? Też tam zaliczy. Więc wrzucamy wszystko. Pozbywamy się. Dostaniemy pewnie jeszcze za to zapłatę, więc no podwójny sztos, kto by nie chciał pieniążków dostać. Ale jeżeli też chcecie dostać dodatkowe pieniążki, to prawdopodobnie w opisie macie link do, znaczy się nie macie linku, myli mi się to ciągle. Jest kod do Kidropa, za który dostaniecie 2% więcej przy każdym doładowaniu. I możecie też wesprzeć w taki sposób mnie i sprawić, że na giveawayach będziecie dostawali więcej skinów, coraz lepszych skinów, bo niedługo te skinki mi się skończą, nie będę was oszukiwał, dlatego no trzeba coś z tym zrobić, trzeba, dlatego polecam wam to bardzo serdecznie, ja się bardzo ucieszę, im będzie więcej wpadł z mojego kodu, tym więcej będę mógł dla was zrobić, a chcę, mam do tego chęci, ponieważ nasza społeczność jest po prostu zajebista. Dlatego lecimy dalej z tym wszystkim, wyrzucamy to i zaraz zobaczymy, ile dostaniemy za to kasy, pitosu, bamony, siana. I uwaga, zaraz zobaczymy ile kilo, pewnie tona, więc tona śmieci była u nas na podwórku. Zaraz jeszcze zobaczymy, czy coś się zmieniło na 600 kilo. 1200. Wow. Unikalny i tego, no i tego dyfru nie sprzedamy. No cóż, no to zostawiamy dyfer, jedzie z nami do domu. Jedziemy na złomowisko, bardzo daleko do niego mamy. Skręcamy tutaj obok i przejdziemy się zobaczyć, czy jest może jakaś nowa część. Zobaczymy. Wrzuć tutaj wsteczny, ręczny, nożny, jeden pies. I idziemy się przejść zobaczyć. Tego nie mogę podnieść. Nie mogę podnieść. No i tak, wiadomo, radia są w autach. Tutaj nie ma akurat. Ale może w którymś będzie coś ciekawego. Tutaj jest radio. Radio. Tutaj mamy tylko takie autko. Radio.
Nie ma nic. No jak widać, nic nie dodali. Tutaj mamy takie autka. Zniknęła oczy. Nie! Jest E36. Tak? Tak, jest E36. I tutaj się raczej nic nie zmieniło. Czy w bagażniku coś jest? Nie ma. No cóż. To jest ta E30? Nie, to też jest E36. Tej E30 już nie ma, najwidoczniej. Tutaj mamy jakieś autko, ciekawe. Nie jest jednak ciekawe. Czy tutaj coś mamy? Najwidoczniej nic nie dodali na zamówisku. W sumie by pisało w patch notach, ale co tam. Wiadomo, że mogli zostawić jakiegoś easter egga. Tutaj też nic nie ma, dlatego nie ma nic. Zamówisko dalej jakby martwe, dalej jest martwe. Tutaj mamy tylko ciul części do aut, a my mamy 11 minut elegancko. Na koniec sobie na lepsze zakończenie odcinka spalimy sobie papieroska. No i będziemy kończyć, więc pamiętajcie o subiku, bo subik jest bardzo ważny oglądając ten kanał, bo inaczej no słabo to widzę, słabo to widzę. A pamiętajcie, że im więcej was jest jako subskrybentów, tym większą społeczność stanowicie, więc polecam bardzo serdecznie, a ja się z wami żegnam, do następnego, hej!